Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej jako jedyny obiekt z Podkarpacia zostało nominowane przez redakcję miesięcznika National Geographic Travel w plebiscycie na 7 nowych cudów Polski. Zostało docenione m.in. za kolekcję obrazów i ikon, a także ekspozycję fajek w Muzeum Dzwonów i Fajek. Dziennikarze zwrócili też uwagę na przykuwającą wzrok bryłę budynku. Muzeum w Przemyślu to pierwszy w Polsce taki obiekt wybudowany od podstaw po II wojnie światowej. Postawiony w 2008 roku gmach muzeum to przykład stylu architektonicznego zwanego dekonstruktywizmem. Bryła nawiązuje do twierdzy Przemyśl i przemyskich fortów. Z zewnątrz niedostępny bunkier. W środku pełen jest światła. Autorzy projektu byli nominowani do prestiżowej nagrody imienia Misa von den Rohe, czyli architektonicznego Oscara. Nominacja miesięcznika National Geographic w plebiscycie 7 nowych cudów świata to kolejne takie wyróżnienie. Jest to już kolejna 7 edycja i jesteśmy w ścisłej 32. Spośród 32 miejsc, przeróżnych miejsc, bo to nie są tylko miejsca architektoniczne. To są miejsca takie jak puszcza, jak zamki, jak klasztory. Próby zdobycia twierdzy Przemyśl przez armię rosyjską pochłonęły tysiące ofiar i skończyły się fiaskiem. Budynek przypomina o historii twierdzy nie tylko bryłą. O tym, że budynek przypomina jeden z fortów, mogą nawet świadczyć okna, które są w kształcie okien strzelniczych. A poruszając się po naszej ekspozycji, widzimy tutaj w gablotach bardzo interesujące rzeczy, które też przedstawiają historię zwykłych ludzi, nie tylko żołnierzy. Na ekspozycji dotyczącej twierdzy są filmy archiwalne, autentyczne pamiątki i rekonstrukcje. Wiele osób opuszczających budynek, a pytanych o to, co zaciekawiło ich najbardziej, najczęściej odpowiada tak. Wystawa na samej górze z I wojny światowej to broń, sterowce i makiety samolotów. To turyści, którzy wypoczywają w Arłamowie, a na Podkarpacie i do muzeum przyjechali z Podlasia. To jest pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy w przewodniku takim, który dostaliśmy w hotelu do zwiedzenia. Zaparkowaliśmy, to jest pierwsza rzecz, którą mamy zwiedzić. Później mamy pochodzić po ryneczku, pojechać jeszcze do zamku. Ale w przemyskim muzeum można spotkać turystów z całego świata. Mieszkam w Calgary w tej chwili, nie? Także przyjechałem tak sobie w rodzinne strony. A to już kolejny wyróżnik przemyskiego muzeum. Sztuka o charakterze religijnym dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego, które wspólnie tworzyły historię tych ziem. Tylko w ciągu minionych 100 lat muzeum pozyskało około 800 ikon. Co ważne, w tym przypadku muzealna działalność nie ogranicza się tylko do ekspozycji. Organizowane są pikniki na trawie, przy kawce, prawda, przy ciasteczku. Organizowane są także dla dzieci różne zabawy, warsztaty. Aby oddać swój głos na muzeum w konkursie National Geographic Traveler, należy wejść na stronę internetową i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie to miejsce powinno wygrać. Na głosujących czekają nagrody.